Włączam na sam początek, ponieważ za chwilę czekają mnie dwie duże góry, na które trzeba wejść. Mianowicie Kozie Żebro na początek. Z tego co mi mówili turyści, których wczoraj spotkałem, jest hardcore. Tam pod koniec, tam gdzieś w połowie drogi. Stromo dość. Zaraz po zejściu zaczyna się następna góra, mianowicie Rotunda, która już jest trochę łagodniejsza, aczkolwiek no to będą takie dwie na rozgrzewkę mocne góry, można powiedzieć. Potem już powinno być trochę lżej. Takie trzy etapy mam. Najpierw właśnie te dwie góry i dojść do Zdyni. To będzie jakieś 12 km, czy też 11. Potem dojście do Wołowca taką 10-kilometrową trasą bez jakichś specjalnych przewyższeń i na koniec jeszcze z Wołowca dotarcie do schroniska w Bartnem, niecałe 5 km. Więc tak na sobie na te trzy odcinki podzieliłem. Dzisiaj postaram się już robić odpoczynki, żeby to jakoś sensownie wyglądało. No bo wczoraj bez tych odpoczynków było kiepskawo mocno i czułem to i czuję w nogach do teraz, więc odpoczynek rzecz święta. Ale mi przeleciało fajne. Miłe spotkanie na szlaku przed chwilą. Dziewczyna tutaj w takim lesie, szeroka droga, zaraz mam podejście na Kozie Żebro. Dziewczyna też o tej porze, 6 rano jest, wędruje sobie z bardzo ambitnym planem. Dzisiaj dotarcie na Halę Łabowską. A kurczę, to ja tutaj narzekam na... Czy nie narzekam, czy mówię o długości swoich etapów, zresztą jutrzejszy też mam dość długi. No ale jeżeli ona chce dojść tutaj z Regietowa praktycznie do Hali Łabowskiej, no to ma dzisiaj ponad 40 km. No to jest masakra, szczerze mówiąc, dla mnie na przykład. Przeszedłbym te 40 oczywiście, ale z takim nastawieniem później co dalej, czy uda się, zdarzy się zregenerować. W każdym razie sympatyczna dziewczyna, chodzi sobie też czerwonym szlakiem, ale kawałek tylko odcisnął do Krościenka. No też jest to kawał przecież. Nie wiem ile będzie to, jakbym tak miał na szybko policzyć. Z 200 km będzie. Nawet więcej, ponad 200. Z 200, 200, nie wiem, 40 może nawet. Tak na szybko sobie licząc, no, czyli de facto praktycznie połowa głównego szlaku beskidzkiego. Ja teraz się zatrzymałem, bo tutaj odbija mi szlak w taką ścieżkę. No i zaraz chyba zaczynam
ostrzejsze podejście, chociaż z tego co mi powiedziała, to zejście do Regietowa jest trochę gorsze niż podejście. No dobra, no ale co tam, no. Rozgrzany jestem, więc mogę iść spokojnie. Wejście na Kozie Żebro. Stamtąd przyszedłem. Teraz jest taki zakręt i zaczyna się trochę stromizna przez kilkaset metrów. Ale myślę, że kurczę, nie wygląda. Tam widać w oddali taki prześwit, więc liczę, że tam jest dojście po prostu do takiego punktu, w którym się wypłaszcza. Często tak jest, a czasami jest to złudne wrażenie. No ale nie wygląda to w sumie tak strasznie. Więc jeszcze ta dziewczyna mi powiedziała, że faktycznie to późniejsze podejście na rotundę jest łagodniejsze. Więc jeżeli Kozie Żebro się zaliczy, to już powinno być dalej nieźle. I stała się światłość. Jest Kozie Żebro. Ciekawe, czy jest to taka tabliczka kultowa, drewniana, z takim niebieskim napisem, z nazwą szczytu. Czy to jest to? Nie jest niebieski ten napis. Chyba kiedyś był. Ale jest. Kozie Żebro. 847 metrów nad poziomem morza. Tutaj są drogowskazy, ale to raczej w tę stronę, z której przyszedłem, czyli Hańczowa i Izby. Wierzchołek wygląda tak, z takim pniem na środku, na którym można sobie usiąść. Tu takie drzewo oplecione od dołu do góry chubami. Chwilka odpoczynku zaraz. Ciekawe, że nie ma tutaj drogowskazów w drugą stronę, to znaczy tam na dół. Tylko w jedną są. Zaraz chwilę odpoczynku rusza w dół, by po jakimś czasie zacząć wchodzić na kolejną górę, czyli rotundę. Ze mnie oczywiście jest drogowskaz w drugą stronę. Do Regietowa godzina 15, Popowe Wierchy 4 godziny. Uwaga, niebezpieczny zbieg. No kurczę, muszę uważać tutaj, czy nie grasuje gdzieś w okolicy. Niebezpieczny zbieg, tylko nie wiadomo skąd zbiegł. Czy z więzienia, czy skądinąd. No nic, no kurczę, uważajcie tutaj w tym miejscu. Przy Kozim Żebrze. Rotunda. Kolejna góra, na którą za chwilę będę wchodził. Z cmentarzem wojskowym. Jakieś 200 metrów podejścia mnie czeka. Już podejście na rotundę. Właśnie przecinam teraz taką drogę jakąś ubitą. Ale nie wiem, czy szlak prowadzi nią, czy tą ścieżką, która jest na wprost. Zaraz się o tym przekonam. A, na wprost, trochę stromo. Czyli wyłączam się, żeby móc się podpierać kijami. Dochodzę do rotundy. Leje się ze mnie druga górka w krótkim czasie, ale już praktycznie jestem prawie na wierzchołku. Zostało mi tam tylko pół kilometra. Dobrze, dobrze jest. Dobrze jest, nie będę tutaj ściemniał na ten moment. Do zobaczenia na szczycie. Rotunda. Jestem na wierzchołku. Cmentarz wojskowy austriacki, efektowny.
I wojny światowej. Jest tutaj pochowany 42 żołnierzy austro-węgierskich i zdaje się 12 rosyjskich poległych w bitwach w lutym i marcu 1915 roku. Bardzo spektakularne miejsce, można powiedzieć. Niespotykane z tymi gontynami wszystkimi. Schodzę sobie taką dróżką z rotundy. Nie miałbym nic przeciwko, jeżeli by ona taka miała być, tam aż do Zdyni, czy tam do Ługu, czy jak to tam się nazywa. Chociaż pewnie no, za chwilę będzie jakiś spad, no bo musi być. Chociaż w sumie czy musi, kurczę, od Regietowa było tam 200 w górę, tu jest 200 z kawałkiem w dół. Z tym, że tam było 1,5 km, a tu jest 4, więc to nachylenie odpowiednio musi być tutaj mniejsze. Dobrze by było, bo to tak przejdę sobie te 4 km. Tam planuję postój jakiś godzinny. Tak jak mówię, zupełnie, żeby nie popełnić błędu z wczorajszego dnia. Choć też, tak jak wspominałem, kurczę, położyć się w upale gdzieś tam na trawie pośród łanów, zbóż i tak dalej, to może to jest romantyczne, estetyczne i tak dalej, ale nie w momencie, kiedy co 2 sekundy po prostu na nos, na czoło, na buzię, na ręce wskakuje ci jakiś owad i nie można po prostu wtedy zupełnie odpocząć, no. Wierchy przede mną, czyli kolejny podetap, to dopiero po przerwie będę miał
10 km do przejścia z takim przewyższeniem 260 metrów, czyli można powiedzieć tyle co nic. Ale właśnie trzeba będzie najpierw na te wzgórze gdzieś tam się wdrapać, po to, żeby później na w miarę płaskim terenie przemieszczać się aż do Wołowca. No i dochodzę do Zdyni, czy tam do Ługu. Teraz odpoczynek, tylko sobie rzut oka zrobię, jak ten samochód przejedzie na tabliczkę, chociaż nie, już widzę Popowe Wierchy, godzinka, Bartne 4,5. Może będzie coś widać stąd. Tak więc czasu mnóstwo. Ja idę, no sklep, kurczę, podobno czynny dopiero od godziny 13. W Bartnem zamykają o 16, a tutaj otwierają o 13. I weź się, człowieku, wstrzel w to wszystko. Masakra. Nie wiem, no w każdym razie, nawet jak będzie zamknięty sklep, to ja tam sobie przysiądę, bo tam jest krzesełko, ławeczka i odpoczywamy. I godzina minęła. Tutaj załapałem się. Nie widzę, jak to się nazywa. W każdym razie jest przy szlaku tuż. Taki pensjonat, w którym akurat teraz przebywają jakieś kolonie. No i załapałem się na śniadanko drugie. Jajecznica, jakaś wędlina, ser, herbatka. Nie spodziewałem się nawet, że mi się uda. No a sklep, mimo że oficjalnie czynny od 13, tam wcześniej od 8 do 9, czy 9 do 10, no to jako że jest powiązany mocno z tym ośrodkiem, to pani po prostu przyszła i sprzedała mi to, czego potrzebowałem. Dodatkowo ławeczka, parasol, czyli można powiedzieć odpoczynek idealny. I właśnie to jest to, kurczę, czego mi zabrakło wczoraj, naprawdę. Widzę, wywołuje poruszenie tutaj śródmiejscowy. No dobra, wracam na szlak. Zaraz Popowe Wierchy. Na początek takie chyba według tam profili jakieś... Profili czy profilów? Profili czy profilów? Nieważne, będę musiał sprawdzić. Na początek takie dość strome podejście, ale później aż do Wołowca lajcik. Tak więc z nową energią, z nowymi siłami ruszam do przodu. Ostre podejście na Popowe Wierchy. Zaledwie 5 czy tam 7 minut chodzenia pod górę i już znowu cały mokry. No jest dość duszno i upalnie dzisiaj. Na szczęście słońce gdzieś tam trochę się za chmurami chowa, ale no jest gorąco. Chwila postoju, bo mi tutaj normalnie kropelki lecą. Może uda się trochę schudnąć w końcu, kurczę. Przed chwilą spotkanie kolejne na szlaku. Akurat wyprzedziłem turystę jednego, który sobie robił postój. Też konkretną trasę robi, chociaż nie w całości, główny szlak Beskidzki. Tylko właśnie główny szlak Beskidzki od Krynicy aż do końca, do Wołosatego. A potem szlak graniczny, czyli też bardzo fajna i ciekawa trasa. Tak sobie chwilę porozmawialiśmy o między innymi o kryzysach,
które przychodzą na trasie i rzeczywiście mieliśmy takie wspólne spostrzeżenie dotyczące tego, że kryzysy mogą występować czasami wbrew pozorom nie na tych trudnych i długich etapach, tylko właśnie na tych króciutkich i wydawałoby się lajtowych. No i no ma to swoją logikę, gdyż jeżeli jest długi etap, no to tak, trzeba się zmobilizować już dzień wcześniej, trzeba wcześniej pójść spać, trzeba już tam jakoś się nastawić na to, żeby pobudka była wczesna, czasami bardzo wczesna, bo i o 3 w nocy. Potem trzeba rano wstać, szybko się ogarnąć, wyruszyć na szlak, czasami 5, czasami 4. Jest cały czas ta mobilizacja. Ta naprawdę taka motywacja do tego, żeby tutaj dzisiaj sensownie podziałać. Natomiast w przypadku krótkiego odcinka, na przykład tak jak wczoraj ja miałem 20-kilometrowy, no to było tak. Później poszedłem spać, ale wyspałem się, bo spałem do 7 rano, 8 godzin chyba. I taki rozleniwiony gdzieś wszedłem w ten etap. O 9 rano zacząłem, kiedy już pełno ludzi w Krynicy, już jest upał praktycznie. I ta perspektywa tego, że nie ma jakichś większych gór po drodze, no to spowodowało, że rozluźnienie takie i taka demobilizacja była przyczyną tego prawdopodobnie, że pojawił się właśnie kryzys, no bo w takim momencie jakby to powietrze jest spuszczone, nie? I wtedy jakoś to po prostu nie idzie tak, jak powinno. Kolejna rzecz w rejonie Popowych Wierchów. Tam był znaczek, że trzeba skręcić w lewo, ale tu trzeba wychwycić z takiej szerokiej ulicy taką ścieżynkę, która tutaj skręca, jest znak, więc można iść na typowe pole Beskidzie Niskim, typową łąkę do Wołowca. Już nie pozostaje niewiele. Teraz było takie zejście dość strome z całego tego masywu Popowych Wierchów. Teraz już powinno być w miarę łagodnie w takich okolicznościach. Zaczynają się atrakcje. Ścieżeczkę. Tak momentami wygląda główny szlak Beskidzki. I się przedzierać tutaj między takimi różnymi kwiatkami, krzewami, chwastami i tak dalej. Nie ma tak, że tylko będzie szeroka, ubita droga. O kurczę. Zwłaszcza właśnie w Beskidzie Niskim. Ścieżek jest gdzieś śląskim czy żywieckim. To jest jedna charakterystyka Beskidu Niskiego. Tak, pośród trawy. Widzę się. Tu akurat są drzewa po lewej stronie, ale wcześniej trzeba poprzez taką łąkę przejść, po prostu taką ścieżką ledwo widoczną. Klatki piersiowej.
taki chaszczy. Płytami betonowymi, o których mówiłem wczoraj, że myślałem, że gdzieś tam będą za Huzarami. Tutaj jest kładka, którą można przejść, ale skoro już tu doszedłem, to sobie przejdę tędy. O kurde, ale ślisko. O Jezu. No, mam szczęście, że nie wywinąłem orła. No, w każdym razie do Wołowca pozostaje już tylko około kilometr, więc właśnie nie wiem, czy tam będę robił sobie krótki postój później do Bartnego. 4,5 kilometra. W ogóle to z okazji tego, że dzisiaj jest półfinałowy mecz Chorwacja-Anglia, a w schronisku w Bartnem nie ma telewizora, ani też nie ma internetu, przynajmniej tak mi odpisał właściciel swego czasu, więc ja sobie zarezerwowałem nocleg w Bartne w miejscowości jakieś 3 km poniżej, ale w związku z tym, że nie chcę nadrabiać kilometrów zarówno dzisiaj, jak i przede wszystkim jutro, kiedy czeka mnie bardzo trudny etap 34-kilometrowy do Chyrowej, dodatkowe 3 km dojścia do szlaku byłoby bardzo mocno niewskazane. To też umówiłem się z właścicielką pensjonatu pod Kornutami, że podjedzie po mnie do schroniska i odwiezie mnie w to samo miejsce jutro rano. A ten nocleg właśnie w miejscowości Bartne wybrałem, bo chcę sobie zobaczyć ten półfinał Chorwacji z Anglią. No, nie byłbym sobą, gdybym oglądał całe Mistrzostwa Świata. Nawet teraz podczas tej wyprawy gdzieś tam te noclegi starałem się tak dostosować, żeby móc oglądać. I wędrówki także, jeżeli mecze były o 16, to zaczynałem i o 3:40 w nocy, żeby zdążyć na 16. Żeby teraz sobie odpuścić mecz Chorwacja-Anglia półfinałowy. Nie, nie, nie. To tak nie może być. Tak więc... No problem jest taki, że jest wczesna pora, jest dopiero 13 zdaje się około, aż sobie sprawdzę tutaj, 5 po 13, a ja już do Wołowca dochodzę. Problem polega na tym, że z właścicielką się umówiłem na godzinę 16, czyli za 3 godziny. No, nie ma siły, żebym ja tam aż 3 godziny szedł, więc jeżeli tylko złapię zasięg, a z tym jest trochę ciężko dzisiaj, no to będę dzwonił, bo jestem tak umówiony i może uda się trochę wcześniej mnie zgarnąć spod schroniska. Dochodzę do Wołowca. Są jakieś znaczki, drogowskazy. Tutaj do Popowych Wierchów 2 godziny, do Regetowa 4:15, a tutaj do Bartnego według tego godzina 30 z Wołowca. No nic, zaraz gdzieś sobie na chwilę przycupnę. Niestety tutaj zasięgu nie ma. Kurczę. I będę musiał... No najlepiej to by było łapać zasięg. Kurczę. Bo nie uśmiecha mi się ani schodzić stamtąd, jeszcze nabijać kilometrów, ani czekać do 16, skoro będę tam dużo wcześniej. Kurczę. No nie wiem, muszę to jakoś sobie wymyślić sensownie.
Uśmiałem się, szczerze mówiąc. No to jest taki drogowskaz do chatki Kasi. No to się idzie tutaj. I tam jest taki domek, który by sugerował, że może to być to miejsce. I mnóstwo ludzi tam musiało po prostu jechać, gdyż pojawiła się tutaj taka tabliczka z napisem: to nie chata Kasi. Dobra. Czyli można powiedzieć, świetnie sobie poradzili z tymi natrętami wszystkimi, którzy pewnie tam chcieli już się kwaterować. A pewnie jest grupa, która to przeczyta, a i tak tam pojedzie. Droga do Bartnego. Już ten dzień, nie chcę zapeszać, ale minął mi jak spłatka. A wydawało się, że po wczorajszym może być masakra. Nadal nie mogę złapać zasięgu. No ale cóż, i tak cieszę się z czasu. Jest. Udało mi się dodzwonić mimo zera kresek zasięgu. I zamiast o 4:00 pani podjedzie po mnie za 15:03, czyli godzinka będzie do przodu z kawałkiem nawet. I jeszcze o sklep mi się uda zahaczyć. No to teraz spokojnym, równym tempem już w kierunku schroniska i jest zajebiście. No i tak to jest, kurczę, że praktycznie wczorajszy dzień, wczorajszy wieczór i noc nie zapowiadały niczego dobrego dzisiaj podczas trasy. A tymczasem okazuje się, że przechodzę ją praktycznie jak błyskawica. Nie mówię w sensie szybkości, tylko chociaż szybkość też większa niż zakładałem, ale formy. No i kurczę, tak sobie myślę, to najlepiej to by było, jak jutro mam 34 km, to żeby to dzisiaj sobie 2 godziny odpocząć teraz, przejść 10 km jeszcze wieczorkiem, czy od popołudnia praktycznie, 10 albo nawet 15, i ten następny dzień mieć taki wyluzowany. No ale niestety takie sobie etapy zaplanowałem, takie sobie noclegi zamówiłem, więc nie ma co wybrzydzać. To też mogłoby być tak, że jakbym przeszedł te 10 km, to by mi nogi odpadły. Więc ja się cieszę z tego, że naprawdę dzisiaj jest dobra forma, długi czas na odpoczynek. No i czego w zasadzie chcieć więcej? No, trzeba się solidnie przygotować mentalnie do jutrzejszego najdłuższego etapu. I już jeżeli ten etap jutrzejszy przejdzie, to już naprawdę będę czuł powoli, że sukces, jakim dla mnie jest przejście głównego szlaku Beskidzkiego, jest na wyciągnięcie ręki. No także powiedziałbym, trzymajcie kciuki, ale oglądacie to już po jakimś czasie, więc no dobra, nie będę więcej mówił. Ile niuchy na koniec. Takie leniuchy.